Witajcie. Człowiek od dawna musi się przemieszczać i robił to nawet wtedy, gdy nie było jeszcze dróg. Pojazdy terenowe istnieją od ponad wieku, a my pokażemy Wam dziś najbardziej niesamowite z nich. Ostatnio ukraiński projekt kompaktowych bojowych wozów terenowych zaskoczył cały świat swoimi możliwościami. Zaczynamy! Skuter śnieżny Mikołaja II. Rosyjscy autokraci nigdy nie oszczędzali publicznych pieniędzy na zaspokajanie swoich zachcianek. Car Mikołaj II po przejażdżce samochodowej z księciem Władimirem Orłowem przeniósł się z żywego konia na żelaznego i natychmiast postanowił wybudować garaż na 56 samochodów o łącznej wartości miliona rubli według cen z roku 1913. Ostatni car uwielbiał jeździć tak, by móc poczuć wiatr we włosach. Pewnego mroźnego dnia francuski wynalazca Adolf Kegres, który odpowiadał za techniczną część cesarskiego garażu, wpadł na pomysł, jak zadowolić cesarza. Stworzył pierwszy na świecie pojazd półgąsienicowy. Adolf opracował miękkie gąsienice z wielbłądziej sierści, umieścił je na tylnych kołach, a przednie zastąpił nartami. 15 stycznia 1917 roku Mikołaj II zapisał w swoim osobistym dzienniku wrażenia z jazdy tym cudem techniki. O godzinie 14 pojechałem ze wszystkimi dziećmi pojazdem śnieżnym do Pułkowa. Przejechałem przez różne wąwozy, zjechałem z góry, przejechałem prosto przez pola i bagna trasą Gatchina i wróciłem przecinając Bobolowo. Nigdzie nie utknęliśmy. Pomimo głębokiego śniegu wróciliśmy do domu o 16, bardzo zadowoleni z niecodziennej rozrywki. Kegres wprowadził potem swój system do kilku cesarskich pojazdów. Unikalny pociąg drogowy. Samochodów nigdy za wiele, zdecydował Departament Obrony USA i w 1958 roku zamówił w firmie Le Tourneau najdłuższy kołowy pociąg drogowy w historii, Le Tourneau TC-497. Długość potwora wynosiła 173 metry, waga 450 ton. Cztery silniki zapewniały moc 5000 koni mechanicznych. Maszyna posiadała 56 kół o średnicy 3,5 metra wyposażonych w indywidualny silnik elektryczny. Elektroniczny system sterowania nadał TC-497 wyjątkową zwrotność. To była prawdziwa bestia. Producent zadbał również o 6 członków załogi. Mieli do dyspozycji wygodne moduły mieszkalne, kuchnię, salon, kanalizację i automatyczną pralnię. Po testach projekt zamknięto. Wynikało to ze złożoności pojazdu i wysokich kosztów produkcji oraz utrzymania. Koszt całego projektu wyniósł blisko 3,7 miliona dolarów. Ponadto w 1962 roku ciężki śmigłowiec transportowy Sikorski CH-54 Tare wszedł do służby w armii amerykańskiej, stając się podstawowym środkiem do transportowania ciężkich ładunków. Pod koniec testów pociąg drogowy wystawiono na sprzedaż za 1 400 000 dolarów, ale nie było nabywców. Przyczepy zezłomowano w 1971 roku, a sam ciągnik odrestaurowano i oddano do Muzeum Stanu Arizona. Extreme 4x4. Jaki sens może mieć kupowanie samochodu do jeżdżenia po asfalcie? Tam, gdzie jest asfalt, nie ma nic ciekawego, a tam, gdzie znajdziemy coś ciekawego, nie ma asfaltu. Podobno twórca Chainlink Extreme 4x4 też tak pomyślał i postanowił odwiedzić ciekawe miejsca swoim pojazdem terenowym własnej roboty. Powstał on na stalowej ramie rurowej, napędzany 5-litrowym silnikiem V8 z Forda Mustanga z 1993 roku. Posiada czterobiegową skrzynię biegów i pneumatyczne zawieszenie. Niezależne koła mają skok pionowy 2,13 m, a całkowita waga wynalazku to 2676 kg. Właściciel tego terenowego pojazdu na pewno nie będzie się nudził. Colossus 813. Potężny czeski ciągnik Tatra z serii 813 z pewnością nie był tak popularny jak jego 10- i 12-tonowe odpowiedniki serii 148, ale ten wielki pojazd zasługuje na nie mniejszą uwagę. Produkcja 813 rozpoczęła się w 1968 roku, a do 1982 roku wyprodukowano łącznie 11 751 egzemplarzy. Zasadniczo Colossus powstał na potrzeby militarne krajów uczestniczących w Układzie Warszawskim. Pojazdy wykorzystywano jako pomoc techniczną na przełęczach górskich, układając gazociągi i transportując sprzęt budowlany.
W 13 egzemplarzach zainstalowano pasywne, elektroniczne systemy wywiadowcze. Ciężarówki do przewozu drewna zamieniono w pojazdy do ewakuacji wojsk. 813 uczestniczył też w operacjach mających na celu usunięcie skutków awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Kolosus wyposażono w silnik T-930 o mocy 270 koni mechanicznych, pięciobiegową skrzynię biegów z zsynchronizowanymi biegami oraz cztery niezależne układy hamulcowe. Polarny potwór Burlak. Ten cud techniki nie potrzebuje miękkich nakładek na koła. Pojazd terenowy powstał z myślą o wyprawie na biegun północny. Pomysł inżyniera i podróżnika Aleksieja Makarowa pomyślnie przeszedł pierwszy test pod koniec lutego 2016 roku, ale podczas testów na Morzu Karskim zaczął płatać figle i podjęto się jego ulepszenia. Wiosną tego samego roku pojazd terenowy z napędem na wszystkie koła pokonał przełęcz Diatłowa, przejechał przez płaskowyż Manpupuner i przekroczył Ural. Prędkość na twardym gruncie sięgającą 50 km na godzinę i 5 km na godzinę na wodzie zapewnia 150-konny silnik. Ładowność to 2 tony, a niskociśnieniowe opony o średnicy 1,75 m i szerokości 72 cm zapewniają doskonałą przyczepność na każdej nawierzchni. Dla wygody uczestników wyprawy fotele zamieniają się w miejsca do spania, jest też mała kuchnia i prysznic. Praetorian. Ukraińsko-czeska firma Pulsar słynie z produkcji samochodów na specjalne zamówienia dla rządu USA i agencji ONZ. Małżonkowie Vaktang Dżugaszwili i Julia Komicz przerabiają samochody, których nikt nie potrzebuje, do konkretnych potrzeb. Na przykład budują z nich koparkę kołową lub ciężarówkę naprawczo-pomocniczą. Tym razem kreatywna para stworzyła rozwiązanie dla firm górniczych do transportu pracowników zmianowych. Autobus terenowy Torsus Praetorian. Okładzinę karoserii wykonano z materiałów kompozytowych, dzięki czemu pojazdowi nie grozi korozja. Torsus składa się z prefabrykatów, z których większość produkuje firma MAN. Oryginalna terenówka posiada sześciocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 176 kW. System gaśniczy BlazeCat może gasić pożary wokół układu paliwowego, komory silnika i innych krytycznych elementów. Autobus rozpędza się do 117 km na godzinę i ma 36 miejsc z pasami bezpieczeństwa. Problem pojawił się podczas certyfikacji. W Unii Europejskiej nie ma kategorii autobusów terenowych, więc zwrócono się do jednostek certyfikujących w Komisji Europejskiej o stworzenie takiej kategorii. Praetorian trafia już m.in. do USA, Australii, Kanady, Gruzji, Nowej Zelandii i Bangladeszu, gdzie wysłano 105 egzemplarzy przerobionych na karetki pogotowia ratunkowego, mogące pomieścić 12 pacjentów. Gąsienicowa amfibia. Amerykańska firma General Dynamics Land Systems na zlecenie US Marine Corps wyprodukowała nowy ekspedycyjny wóz bojowy. Pływający transporter opancerzony jest przeznaczony do przeprowadzania desantu poza horyzontem. Korpus wykonano głównie z aluminium, podwozie wyprofilowano, aby zapewnić poślizg, a do pancerza dodano materiały kompozytowe i ceramikę. Środkowa część służy dla głównego układu skrzyni biegów, wentylacji i chłodzenia, a także turbodoładowanego silnika wysokoprężnego MTU-833 o mocy 2700 koni mechanicznych w trybie normalnym i 850 koni mechanicznych w trybie morskim. Transporter opancerzony wyposażono w dwie jednostki napędu odrzutowego o łącznym ciągu około 10 ton. Pojazd może pomieścić 16 spadochroniarzy w pełnym rynsztunku lub 2,5 tony sprzętu. Tryb pływający zapewniają dwie boczne i jedna tylna osłona. 24-tonowy kadłub porusza się po wodzie z prędkością do 46 km na godzinę. Storm. Storm to złowroga amfibia z Ukrainy. Pojazd firmy Highland Systems potrafi nie tylko szturmować błoto, ale także poradzi sobie z wodą. Storm to pierwszy na świecie hybrydowy transporter opancerzony. Jego napęd stanowią silniki elektryczne o mocy 2,5 tysiąca koni mechanicznych oraz generator diesla do ładowania akumulatorów w podróży. Imponująca rezerwa mocy wydaje się bardziej logiczna, gdy mierzy się ją nie w kilometrach jak na autostradzie, ale w godzinach. Zapas energii w akumulatorze wystarcza na 1,5 do 3 godzin, jednak przy zastosowaniu silnika spalinowego pojazd może poruszać się przez 18 do 36 godzin w zależności od różnych warunków.
Moc elektrowni hybrydowej to 2,5 tysiąca koni mechanicznych przy wadze 8 ton. Dzięki temu ta futurystyczna maszyna osiąga prędkość do 140 km na godzinę na lądzie i do 30 km na godzinę na wodzie, pokonując fale o wysokości do 1,5 metra. Storm posiada dobry pancerz, który chroni m.in. przed pociskami, odłamkami i minami. Wytrzymałe gąsienice gumowe o modułowej konstrukcji i 50-centymetrowy prześwit zapewniają dobrą zdolność poruszania się transportera opancerzonego w terenie. Potrafi pokonywać wyboje o wysokości do 1,5 metra i forsować rowy o szerokości do 2 metrów. Transporter opancerzony może być zdalnie sterowany i działać bezzałogowo. Firma planuje m.in. stworzenie kołowej wersji wozu pancernego i uzupełnienie projektu o sprzęt pozwalający na całkowite zanurzenie pod wodą. Transporter ma też otrzymać moduł bojowy Sarmat. Sherp 10. Maszyna, która nie ma sobie równych pod względem zdolności terenowych. Z taką zapowiedzią pojawił się pierwszy pojazd terenowy Sherp, który wszedł do produkcji w 2015 roku. Niemal natychmiast stał się synonimem niezawodności, zyskując popularność wśród poszukiwaczy mocnych wrażeń z różnych krajów. Pojazd terenowy otrzymał swoją nazwę na cześć nepalskich przewodników górskich, którzy towarzyszą wspinaczom na trudno dostępnych trasach w Himalajach. Sherpowie są znani ze swojej wytrzymałości w warunkach górskich. Po 4 latach ukraińska firma Sherp zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcie. Pojazd terenowy Sherp 10, który dzięki 10 kołom okazał się jeszcze bardziej zaawansowany i niezawodny w najtrudniejszych warunkach. Potrafi pokonywać śnieg, piasek, kamienie, błoto, bagna, lód i wodę. Serce 9-metrowej maszyny to sprawdzony silnik Cummins ESF2,8, który pozwala na osiągnięcie prędkości do 35 km na godzinę. Wjazd na wzniesienia o nachyleniu do 40 stopni, poruszanie się po każdym rodzaju gleby i wody z możliwością przewozu do 22 osób lub 3000 kg ładunku. Sherp 10 otrzymał scentralizowane gazowe pompowanie kół. Ogromne niskociśnieniowe opony umożliwiają poruszanie się pojazdu terenowego po wodzie, a szczelne nadwozie nie daje szans na przedostanie się wody do kabiny, nawet przy pełnym załadunku. Ponadto w tylnej i przedniej części pojazdu terenowego zainstalowano automatyczne pompy, które mogą wypompować wodę, jeśli w jakiś sposób dostanie się ona do ładowni. Kolejna cecha maszyny to trójosiowy węzeł łamany. Dzięki niemu samochód z łatwością pokonuje przeszkody na różnych poziomach. Przednia część pojazdu terenowego unosi się i skręca. Jednocześnie zarówno kierowca, jak i pasażerowie pojazdu terenowego czują się całkowicie bezpiecznie, nawet gdy pojazd szturmuje teren. Chcielibyście przejechać się którąś z tych maszyn? Koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej. To wszystko na dziś i do zobaczenia wkrótce.